Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w drugim odcinku Q&A. Tak jak zapowiadałem, odpowiem na około 10 pytań. Jeśli wasze pytanie nie pojawiło się w tym odcinku lub po prostu chcecie jakieś zadać, to śmiało piszcie je w komentarzu. A teraz przejdźmy już do pierwszego pytania. Od której FIFA grasz? Gram od FIFA 06, swoją pierwszą FIFA miałem jeszcze na konsolę PlayStation 2. Czy masz pracę? Jeśli tak, to jaką? Obecnie studiuję i nie mam takiej stałej pracy. YouTube mógłbym nazwać moją pracą, bo generuje tutaj jakieś groszowe dochody, ale bardziej traktuję to jako pasję niż pracę. No bo nie oszukujmy się, z tego co obecnie generuję na YouTube, to raczej bym się nie utrzymał. Dlaczego Metsu Play? No ogólnie jest to wiadomo dwuczłonowe. Metsu wzięło się od tego, że wziąłem sobie pierwszą literę z nazwiska, a potem to już wesoła twórczość, raczej za dużo wspólnego poza pierwszą literą nie ma to z moim nazwiskiem, a Play, no to wiadomo, gry, od początku planowałem nagrywać gry i tak zostało po dzień dzisiejszy. Jakim zawodnikiem w FIFA najbardziej lubisz grać? Tutaj odniósłbym się raczej do trybu Ultimate Team. Na pewno najdroższym piłkarzem, jakim grałem, był Lacazette, ale zbytnio nie przypadł mi do gustu. A taki mój ulubiony gracz to chyba Martial lub Coman. Dla mnie są oni bardzo podobni, nigdy mnie nie zawodzili. Jak było ciężko, to oni brali grę na swoje barki, no i odwracali najczęściej losy meczu na moją korzyść. Jakim bramkarzem w karierze grało mi się najlepiej i która była to FIFA? Zdecydowanie Borucem. W FIFA 16 nagrałem 90 odcinków z kariery Arturem Borucem. Do teraz bardzo dobrze wspominam sobie tą karierę. No praktycznie trwała przez całą FIFA 16. Znaczy całą FIFA 16, no rozpocząłem ją w styczniu i trwała praktycznie kilka miesięcy. Trzy sezony Borucem. Coś pięknego naprawdę. Grało się tym bramkarzem bardzo przyjemnie. Czy nosisz okulary? Czy jesteś wysoki czy niski? Jeśli chodzi o okulary, to na szczęście jeszcze ich nie muszę nosić, a jeśli chodzi o to, czy jestem wysoki czy niski, to mam 1,80 m. Dla kogoś mogę być wysoki, dla kogoś niski. Wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czy miałeś starsze wersje konsol? Oczywiście miałem tak zwane PlayStation X, miałem PlayStation 2, PlayStation Portable i Xboxa 360. Z tych wszystkich konsol najlepiej wspominam PlayStation 2. No, powiem tak szczerze, że trochę tęsknię za tą konsolą. Była to jak na swoje czasy świetna konsola, ale PlayStation najnowsze również jest dobre, więc powinienem się cieszyć, bo jednak postęp technologiczny jest wielki i porównując to, co było na PlayStation 2 z najnowszą generacją konsol, to jest praktycznie nieporównywalne, ale i tak tamta konsola miała ten klimat. Jaki jest twój ulubiony piłkarz? Nie będę tutaj zbytnio oryginalny, Cristiano Ronaldo, ale również Zlatana Ibrahimowicza darzę wielkim szacunkiem. Jakie jest twoje ulubione danie? Jeśli chodzi o moje ulubione danie, to nie mógłbym tutaj wymienić tak szczerze jednego, ale powiem taką moją ulubioną trójkę, to na pewno kurczak w chrupiącej panierce, lasagna i pizza, zdecydowanie. No i ostatnie pytanie. Czy masz rodzeństwo? Nie, jestem jedynakiem. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o pytania. Dzięki za każde z nich. Oczywiście, jeśli wasze nie pojawiło się w tym materiale, to śmiało piszcie je w komentarzu. No a ja się już z wami żegnam i zapraszam was na kolejne materiały.